Halo, halo, witam was moi kochani bardzo serdecznie. Ja jestem Marcin Szofa, to jest Gothic 1. W poprzednim odcinku wykonaliśmy parę questów dla cieni, żeby zaskarbić sobie ich przychylność i móc dołączyć do wozu starego. W tym odcinku zajmiemy się następnymi cieniami, a później najpewniej udamy się do obozu nowego. Czekaj. Dobra, szukamy kogoś z imieniem. Ile razy mam wam powtarzać, sukinsyny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę? Dobra, pani, nie denerwuj się. Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju! Mam was wszystkich serdecznie dość! Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę! Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu! Ale żaden z tych sukienkotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję! Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi! Banda wieprzy! Nienawidzę ich! Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby nigdy nic! Każdy cholerny dupek! No to sobie tak nie buduj tej chaty, kurde. Mówią, nie buduj, bo ci będą łazić przez dom. A ty też tak, kurwa, łazić przez dom, gdzie pierdol, buduje. Co tu jeszcze jest? Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Spoko. Znaczy trochę niespoko, ponieważ jak zaczniemy kogoś atakować, on zapłacił za obronę, to strażnicy się na nas rzucą. Hej, ty! Czego znowu? Pora udowodnić, że jesteś prawdziwym przyjacielem. No, nasz przyjaciel prawdziwy. Marny 10 bryłek rudy i wszystko będzie w porządku. Co ty na to? Powiesz, przyjacielu, może kiedyś. Do zobaczenia. Trzymaj się, kolego. No cześć, kolego. To jest jakiś kościół, kolejny herek. Nic. Okej. Mam coś do smażenia? Nie. Ale nie wiem, po co tu wlazłem, ale chodźmy. Strażnik bez imienia. Cień, kopacz. Dusty. Cześć, jestem tu nowy. Jak leci? Zejdź mi z oczu. Harowałem pod ziemią przez ostatnie 2 tygodnie. I za co? Parę nędznych bryłek rudy. Nic ponadto. Większość z tego musiałem wydać na żywność. Rozmawiałem idealne kadrowanie. Z Baal Parwezem. Opowiedział mi wiele ciekawych rzeczy o obozie sekty. Podobno jest tam o wiele lepiej. Przynajmniej nie trzeba harować na tych darmozjadów Gomeza. To będzie quest pozwalający nam dostać się do... Dlaczego po prostu nie odejdziesz? Bo nie wiem, co mnie tam czeka. Miałem tutaj kumpla. Nazywał się Melvin. Poszedł do obozu na bagnie jakiś tydzień temu. Ale od tej pory nie mam od niego żadnych wieści. Dopóki się do mnie nie odezwie, wolę się stąd nie ruszać. To będzie quest pozwalający nam gdzieś tak... mieć pretekst, żeby ruszyć się do obozu na bagnie. Jeśli myślisz, że... Zawsze tak się dzieje. Jeżeli sami nie będziemy chcieli. Kopacz, 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 kopacz. Coś inny? Od razu wiedziałem, że... To jest ten Mordrak. Mam ci coś do sprzedania? No raczej nie. Czekaj! Dobra, czekam. W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Nie podczym, zawsze tak się dzieje. Nie patrz, gdzie ja teraz łażę? Co my teraz możemy zrobić w tym odcinku? Jesteśmy blisko levela, więc moglibyśmy pójść sobie poekspić. To jest 4 minuta nagrania, pewnie tam śpicie. Zobaczmy, czy tutaj ktoś będzie. Jakiś godny przeciwnik. O, jest godny przeciwnik, ścierwo jaduś.
Okej. Dobra. Po ścierwojadach. Kaszel na propsie. Ja dodam. Weźmy tędy, obkręcimy obóz dookoła. Obkręcimy dookoła. Czy w ogóle są takie słowa? Dobra, chodźmy tędy. Do lasu nie ma w ogóle co włazić jeszcze. Bo nas zeźre cokolwiek. Nie dotykaj, nie. Okej. Tam są jaszczury. Do jaszczurów nie podchodzimy, bo spuszczą nam w pierdol. To taki dosłowny wpierdol. To są ścierwojady. Mam mało życia, więc najpierw zapiszę. Okej, level up. Tam są krwiopijce. Krwiopijce też spuszczają wpierdol. No przynajmniej gościowi na drugim levelku. Bez żadnej zbroi i z chujowym, wyszczerbionym toporkiem. Jako broń. To są dwa kopacze. Żarciem kraść nie będę. Zapuśćmy się w sumie jeszcze w tę stronę. Tu tędy. O, ścierwojad. Dzień dobry i do widzenia. Jak to mówią. O, roślina. Twardzień. Ciekawe na co? Może na zatwardzienie. Co tam jest? O, ścierwojaduś. Zapis to 2 sekundy i lecimy. Tam jest teren orków i dwóch strażników, jak żeby inaczej na straży. Chodźmy w tę stronę. Poubijać co podleci. Orkowy ziele. Ścierwo jadłuś. Ścierwojadusia, nie żal mi zabijać, ponieważ z niego nic nie dropi poza mięsem. Przy okazji nie da się. Nie da się. Musielibyśmy zainwestować w jakieś. Nie w jakieś, tylko po prostu w walkę broń jednoręczną. Żeby nasz Bezio nie trzymał broni już jak jakaś pizda. Tylko złapał ją porządnie w jedną rękę. Czy to jest miecz? Stary miecz. Stary miecz, to wiesz, gdzie sobie możesz wsadzić, gro. Goblin. No, w tym momencie to ja muszę coś zjeść. Bo goblin to jednak jest rozkurw. Okej. Zbilansowana dieta. To jest co? Kilof i kubek. Okej. Coś jeszcze? No nie bardzo.
Okej, to idziemy. Stoi tyłem, a teraz stoi przodem. Magia. Dobra. Zabity, zanim drugi się nami zainteresował. Trzeba się pośpieszyć, bo strzela do niego. Ja tu się martwię o to, że nie zdążę go zabić, zanim tamten go nie rozwali. A tu się powinienem o co innego martwić. Powinienem się martwić, czy oni mnie nie nakurwią w pizdę. Jak to się potocznie po przyjacielsku mówi. No, gobliny to jednak jest rozkurw totalny. Jeżeli chodzi o drugi poziom doświadczenia. I brak zbroi. I brak porządnej broni. I brak umiejętności walki wręcz. Spróbujmy go sobie tutaj przyciągnąć. Bo w tej części gobliny jeszcze nie mają, jak to ja to nazywam, hive mindu. Czyli że jeżeli jeden zacznie nas gonić, to gonią nas wszystkie. Dobra, w ten sposób pozbyliśmy się jednego, który wyrzucił zardzewiały miecz, który jest chujowy. Tak samo jak nasza broń. Jeszcze trochę bardziej. Dobra. Najedliśmy się mięsa. I możemy iść dalej, bo uparcie mam parcie, by dalej rozkurwiać. No, udało się. Pamiętajcie, exp jest wasz i będziecie go zbierać, kiedy będziecie kurwa chcieli. Chcecie zbierać exp zawsze. O, chrząszczu. Teraz się nie da, więc trzeba użyć piąchy. Też nie, kopniak czeka Norisa. No, trafko, kurwiaku. No. Realistycznie. Ale nieważne. Zabierzmy rzeczy. Jakieś wino, jakieś jabłka. Jakaś potrawka z chrząszcza. Jak nie zjeść, to opylić. No traw to gówno. Zawsze 10 punktów doświadczenia i dwie bryłki rudy za sprzedanie jego mięsa. A tu kto? Kawaler. Co tu robisz? Jestem myśliwym. Poluję głównie na ścierwojady. Zajebiście. Cały życiorys. Gdzie mogę zdobyć łuk? Tutaj. Sprzedaję najwspanialsze łuki w całym starym obozie. A jakieś tanie, jakieś gówniane takie, co byś za darmo mi oddał, co masz? Możesz mnie nauczyć czegoś o myśli. Gówno na twoje hajsy. Dban, kubek. Stare miecze. Kilwce zostawię. Mimo, że nie da się wydobywać rudy. I 33 bułki dla mnie. Dziękuję. Chodźcie, panie, kreto szczury. Dawnośmy się nie widzieli, dawno wam w pierdolu nie spuściłem. Okej. Serafis, 4 mięsa. I drzwi. A drzwi są zamknięte. Skończyły mi się wytrych. Miałem jeden pierdolony wytrych. Musiałem go zużyć akurat w tym momencie. Nie. For fucking. Dobra, nic tu po nas. Wracamy się do obozu.
Przy okazji takim trochę moim ukrytym celem tej wyprawy było zdobycie co najmniej tych 50 bryłek, żeby móc sobie zapłacić Skatiemu za trening w walce wręcz. Chodźmy tędy. Bliżej do Skatiego. Uścierwo jany. 4. Matuchno kochana. Dobrodziejstwo. Szybkie kurwa ruchy. Pierdol ostateczny. Nie ma lipy. Nie ma lipy. Trzonek tej siekiery to nie jest zrobiony z lipy, on jest zrobiony z sosny. Albo lepiej, z dumnego dębu. Z najtwardszej gałęzi z dąba Bartka. Jak się odmienia dąb? Z dębu Bartka? Z dąba Bartka? Jebać. Nieważne. I teraz będę o tym myślał. Ja sobie nie dam spokoju, aż to odgadnę. A, odgadnę. Będę się kurde ludzi pytał. Będę się konsultował z Wikipedią. Nie powinieneś wierzyć. Będę robił wszystko, żeby się dowiedzieć. Ale na serio, jak to powiedzieć, żeby to brzmiało jakoś po ludzku? Dąb Bartek. Gałęzi dąbu Bartka. Nie. No jak to powiedzieć? No to jest arena, to i zejdziemy w dół. Da się? Teoretycznie się da. No. Skati. Trenuj mnie. Zajmujesz się również szkoleniem wojowników? Tak, ale nie za darmo. Jak chcesz, żebym cię czegoś nauczył, musisz zapłacić. Chciałbym nauczyć się walki jednoręcznym orężem. Mądra decyzja. Jednak zanim poznasz bardziej zaawansowane techniki, powinieneś nauczyć się prawidłowo trzymać oręż w ręku. Początkujący często łapią zwykły miecz obydwoma rękami. Radziłbym ci się do tego nie przyzwyczajać. To fatalny nawyk. Trzymaj broń jedną ręką, ostrzem do góry i zacznij nią machać. Musisz się nauczyć, jak zgrać twoje ruchy z bezwładnością oręża. Dzięki temu twoje ataki będą szybsze i bardziej zaskakujące. Zapamiętaj sobie dobrze, co ci powiedziałem, a twój styl walki stanie się o wiele bardziej elegancki i skuteczny. A, i jeszcze coś. Niektóre ciosy powodują większe obrażenia niż zwykle. Oczywiście, jako początkujący masz raczej niewielkie szanse na zadanie krytycznego uderzenia. Ale to się zmieni w miarę czynienia przez ciebie postępów. To jest ewenement na skalę światową i wszechczasów, że w grach od Piranha Bytes, czyli w Gothicach i Ryzenach, kiedy idziemy do nauczyciela nauczyć się jakiegoś skilla, to on powie nam w dialogach, czego nas uczy. I w ten sposób nas tego nauczy. Pójdziemy do myśliwego, uczyć się ściągać skórę ze zwierząt. No on nam powie, że bierzemy nóż, rozcinamy przez brzuch i robimy nacięcia na łapach. Dobra, ale nieważne, teraz najważniejsze jest mięso. Widzę, że zaczęło padać. Długo jeszcze? Ile ja tego mam? Dobra, powinno... Ile mam mięsa? 51. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. A już 49.
zachować. Czy ja mam jeszcze coś do wykonania w starym obozie? Takie coś, co mógłbym wykonać na miejscu. To na tym poziomie sił chyba raczej już nie. Czekaj, lepiej się w nic nie pakować. To się od kogo zbierają questy? Nie chciał. Chyba jeszcze nie brałem questa, ale tylko od złego. To się chyba halo, halo, panie zły. Nie, nie, od złego brałem na początku, od Torusa nie brałem questa. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Okej. Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Nie. Rzeczy, którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Dobra. Potrafię sprostać każdemu zadaniu, które mi powierzysz. O, aż tak ci zależy na wpadce. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schrzanisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Powiedz mi, co to są za wielkie problemy? Jestem gotów. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Jasne. Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić. Dlaczego? Bo jest pod opieką magów. Okej, a dlaczego jest pod opieką magów? Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo służy im za posłańca. Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. A co ze mną? Co magowie mogą mi zrobić? Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Okej. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Kilka lat temu jeden z cieni próbował zasztyletować we śnie arcymistrza magów ognia. Faceta znaleziono potem w zewnętrznym pierścieniu. Jeśli chodzi o ścisłość, rozsmarowanego po całym zewnętrznym pierścieniu. Nieźle. Czuję respekt, dziwko. Gdzie znajdę Mordraga? Kręci się przy południowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Sukinsyn boi się pojawiać bliżej centrum. Chcesz, żebym go zabił, tak? Chcę mieć pewność, że już nigdy więcej się tu nie pojawi. Jak to osiągniesz, to już twoja sprawa. Zajmę się tym. Dobra, Mordraga załatwimy w inny sposób, a mianowicie możemy razem z nim zabrać się do nowego obozu. To będzie dobrym pomysłem, bo skubaniec nie jest taki słaby na... Nie, on nawet słabo nie wygląda. No po prostu skubaniec nie jest słaby. Zapewne masz rację. No, mam rację. Dobra, tu jest jeszcze Rączka, ostatni cień, z którym nie gadaliśmy. Chcę zostać cieniem. I co z tego? I gówno z tego, co się głupio pytasz. Możesz mi pomóc? Nie mam pojęcia, jak to zrobić. Szukam kogoś, kto mógłby mnie czegoś nauczyć. To dlaczego przyszedłeś do mnie? Przysłał mnie Diego. Trzeba było mówić tak od razu. Jeśli chcesz dołączyć do naszego obozu, powinieneś być dobrym wojownikiem albo zręcznym złodziejem. Wpływowi ludzie z obozu będą mieli dla ciebie różne zlecenia, podczas wykonywania których
lepiej nie dać się złapać. Dlatego na początek proponowałbym ci szkolenie się w fachu złodziejskim. Zupełnym przypadkiem tak się składa, że jestem najlepszym złodziejem w całym starym obozie. Zajebiście. Wkurwi mnie tymi trzema pytaniami, tymi trzema odpowiedziami na początek. Ja mu takie proste pytania zadaję. Chcę zostać cieniem i co z tego? Chcę... Czy mógłbyś mi jakoś pomóc? Nie mam pojęcia jak. No, kurde, powiedziałem ci, że chcę zostać cieniem, więc możesz się za mną wstawić u Diego. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? To zależy. Jeśli udowodnisz, że nauczyłeś się czegoś w złodziejskim fachu, uznam, że będzie z ciebie jakiś pożytek. Jak mam to niby zrobić? Wyucz się którejś ze złodziejskich umiejętności. Naucz się skradać niepostrzeżenie, okradać ludzi albo otwierać zamki. Wtedy będziesz mógł liczyć na mój głos. Kradzież jest... w chuj niepotrzebna i męcząca. Dlatego nic ciekawego ukraść nie można. Otwieranie skrzyni jest bardzo przydatne. A skradanie się co najwyżej fajną popierdółką. Czego możesz mnie nauczyć? To zależy od tego, co chciałbyś wiedzieć. Dobra. Bierzemy pierwszy poziom otwierania zamków. Chciałbym nauczyć się otwierać zamki. Nie wątpię. Cóż, początki nie są zbyt trudne. Przede wszystkim musisz uważać, żeby nie złamać wytrycha. Musisz być bardzo cierpliwy. Wtedy nie będziesz potrzebował tylu wytrychów. To jest akurat taki wyjątek, że przy otwieraniu zamków nam za dużo nie powiedział. Nie wiem w sumie dlaczego. Nie mógłbyś wstawić się za mną u Diego? Czemu nie? Nauczyłeś się czegoś, co czyni cię przydatnym dla starego obozu. Zręcznych złodziei nigdy nie za wiele. Możesz na mnie liczyć. No, dobra. No to w następnym odcinku, wydaje mi się, zajmiemy się Mordragiem i pójdziemy do nowego obozu. Ja tymczasem przejdę się do swojej chaty. Ile my mamy hajsu? 9 bryłek. Jakiś cenny złom? Nie wiem. W sumie bardzo przydałoby się wykuć swój własny miecz jeszcze przed... Co oni? Dobra, już stoją normalnie. Poza tamtym jednym. Jak on stoi? Co on robi? Na co wy się panowie patrzycie? No... Widzę, że zajęć ciekawych nie mają, no to patrzą na piasek. Na pustej arenie. Tutaj jest moja chata, jo. To nie mój problem. To się pójdźmy wyspać. A zaraz potem idziemy zaczepiać kowala. Halo, halo, panie Huno. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Dobra. Kupmy sobie po prostu stal. Zobaczmy, czy nas będzie stać. Bardziej nie regeneruje manę, więc nam niepotrzebny. Dopełnimy strzałami. Przyjmij. Dobra. Tworzenie własnego miecza wygląda tak, bo w tej części jeszcze kowalstwo nie jest tak rozwinięte. Podgrzewamy pręt. Możemy to robić przez sekundę, możemy to robić ile nam się chce. I wtedy mamy rozgrzaną stal. Był czas, kiedy sprawy załatwiamy. Potem idziemy.
zgodzić. Do kowadła. Poróbmy to przez chwilę dla imersji. I mamy rozgrzane ostrze. Rozgrzane ostrze. Chłodzimy. Mamy ostrze. Ostrze przerabiamy na... ostrze musimy naostrzyć. I mamy niewykończony miecz, który zadaje 20 punktów obrażeń. Brakuje nam 10 punktów siły, które wydamy z następnego levela. A przy okazji trochę pozarabiamy. Chciałbym kupić narzędzia kowalskie. Zarobimy w ten sposób, że wykupimy od niego trochę stali. Zamiast za te miecze, które są już dwa razy więcej warte niż stal. Chociaż w sumie ludzie zawsze gadają. Nie opłaca mi się zupełnie mieć miecza na stal. Pewnie masz rację. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Zarobię tylko 10 bryłek. Nie opłaca nam się. Przez całą taką zabawę możemy zdobyć co najwyżej 40 bryłek. Nie chce mi się tak bawić. Dobra. W tym momencie zakończymy nasz odcinek. W następnym porozmawiamy z Mordragiem, więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapki w górę, łapki w dół. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Napiszcie, jaką frakcję mam przyjąć jako frakcję w... Kurwa. Do jakiej frakcji mam dołączyć i cześć.